Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, wygląda na to, że do Polski to może sobie przyjść każdy, każdy inny wywiad, że mogą wziąć wszystko, co im się tylko spodoba, mogą zostawić po tym wzięciu rozpierduszkę, bałagan, wyjść i nawet nie zostawić pożegnalnego słowa. Tak wygląda państwo polskie. Baza zasobów sił zbrojnych Polski w liczbie ponad 2 bilionów pozycji. Krąży sobie swobodnie po internecie. Od śrubek, skarpetek i bielizny, po najbardziej poufne informacje, uzbrojenie polskiej armii, amunicję, części zamienne do maszyn bojowych oraz specjalistyczne oprogramowanie. Wśród ujawnionego sprzętu znajduje się też ten zakupiony przez polską armię w USA, Niemczech i Izraelu, czyli te wszystkie F-35, wszystkie kontrakty. Uwaga, Wojsko szuka w tej chwili winnych i szacuje straty. Przecież to jest kompromitacja, to jest państwo z dykty. Słuchajcie, jeśli oni nie potrafią zabezpieczyć tak poufnych, tak ważnych danych, to o zgrozo, co z naszymi danymi? Przecież nasze dane są tak słabo chronione, że każdy może je mieć te banki, nasze konta bankowe moi drodzy, to jest bardzo istotne, bo skoro oni nie potrafią czegoś takiego, to jak oni chcą zabezpieczyć nas. Nie potrafią tego zrobić. My jesteśmy hakowani milion razy dziennie. Nie wiadomo, co się dzieje z naszymi danymi, skoro oni najważniejszych danych nie potrafią uchronić. Przecież to jest kompromitacja, to jest totalna kompromitacja, po raz kolejny powtarzam, państwo z dykty, do dymisji wszyscy. To nie jest żart, to się stało naprawdę. O ile wyciek maili dworczyka czy innych mało znaczących posłów, senatorów czy celebrytów był mało znaczący, o tyle w tym przypadku na widok publiczny została wystawiona najważniejsza instancja kraju, czyli armia, siły zbrojne. Została obnażona w całości, łącznie z majtkami, bielizną, długopisami. Jeśli oni w ten sposób zamierzają nas bronić przed agresorami potencjalnymi, to ja bym im nawet pięciu złotych nie pożyczył na ulicy. Są osoby, do których nie ma się zaufania. Ja im nie ufam. Od jakiegoś czasu często spotykamy się z różnego typu wyciekami. Ostatnio coś na Ukrainie się pojawiło. Informacje, że hakerzy zrobili to lub tamto, ale to już przechodzi granicę ludzkiej przyzwoitości, to co się tym razem wydarzyło. Aż brakuje słów. Mi po prostu brakuje słów. Może powołam się na źródło, jak podaje ONET w artykule pani Edyty Rzymu oraz pana Marcina Wyrwała. Słuchajcie uważnie, bo to jest, to nie jest fake news. To nie jest prima aprilis. Baza zasobów polskiego wojska, od śrubek i zeszytów po pociski przeciwpancerne oraz myśliwce F16, wyciekła do sieci. Niektóre informacje są niezwykle cenne dla obcych wywiadów. Według naszego informatora, czyli informatora ONETu, specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa bazę ściągali już użytkownicy z kilkunastu krajów, w tym z Rosji i Chin. Ja myślę, że ze Stanów to już mają dawno tę bazę i w kraju nad Morzem Śródziemnym też. Wyciek potwierdziliśmy nieoficjalnie w dwóch niezależnych źródłach. Wojsko szuka w tej chwili winnych i szacuje straty. A jak na tę informację zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej? No bo zareagowało. Którego szefem jest pan Błaszczak? Uwaga, cytuję, odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej to jest sytuacja kuriozalna. Sprawa jest szczegółowo analizowana przez służby. Trwa wyjaśnienie, czy doszło do wycieku, oraz czy ujawniony plik faktycznie został wytworzony w siłach zbrojnych RP. Na obecnym etapie postępowania branych jest pod uwagę wiele scenariuszy, na przykład, że jest to testowy plik przeznaczony do testowania oprogramowania. Bazy produkcyjne w siłach zbrojnych RP obligatoryjnie używane są tylko specjalnie. Do tego przeznaczonych systemach wojskowych. Trwają również analizy, czy wykaz nie jest plikiem pomocniczym, wykorzystywanym przy realizacji jawnych zakupów. Do zakończenia postępowania wyjaśniającego nie będziemy komentować sprawy. Nie będziemy komentować sprawy. Wy się w trybie pilnym podajcie do dymisji i komentujcie to jako osoby już wydalone z MONU, bo jeśli to okaże się prawdą, a jeśli się odnoszą, to przypuszczam, że jest prawdą. No to mamy problem. Jak podaje ONET, czyli media, które jako pierwsze o tym poinformowały, a co najciekawsze, Ministerstwo Obrony Narodowej tym informacjom nie zaprzeczyło, co jest bardzo istotne w tej kwestii. Dane na temat zasobów materiałowych polskiej armii pojawiły się w sieci w niedzielę 9 stycznia, twierdzą źródła ONETu. Wojsko miało dowiedzieć się o tym dzień później, czyli 10. Jak twierdzą nasze źródła, wyciek został. Namierzony przez Wojskowe Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które poinformowało o nim wojskowe służby. Czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni nie jest jakąś tam klitką u Zbyszka w Drewutni, prawda? Ujawnione w sieci wojskowe dane liczą 1 757 390 zapisów. No liczba porażająca. Aby pokazać skalę wycieku, wystarczy powiedzieć, że sama broń palna kalibru do 30 mm oraz jej części i oprzyrządowanie to 2800 pozycji. Każda pozycja, czyli zapis, to zgłoszone zapotrzebowanie każdej jednostki na sprzęt. Od całych F-16, przez ciężką broń, po amunicję do niej, części zamienne, po mundury, bieliznę, koce oraz sprzęt komputerowy, a nawet sztandary i dyplomy. Oj drodzy, oni nawet wiedzą, ile w armii jest majtek. Ile jest bokserek, ile jest skarpetek, piętek, i do kostek, i zakostki, i podkolanówek, i rajtus, i bielizny. Może jak tam są panie, no to też ile staników mamy. To jest obłęd, to jest po prostu obłęd. Ile długopisów, ile nie wiem, wibratorków. Wszystko mają. Z ponad miliona siedmiuset ujawnionych zapisów wyłania się szczegółowy stan posiadania całej polskiej armii. Wciąż cytuję onet. A także jej braki w sprzęcie. Ze spisu można na przykład ustalić, który sprzęt nie jest sprawny lub czego polskiej armii brakuje. Moi drodzy, nie dość że wyciekły wszystkie informacje wszystkie jakie tylko mogły wyciec to jeszcze wyciekły informacje o naszych problemach, czyli o potencjalnych problemach wroga no bo dla kogoś tam możemy być wrogiem, czyli. Jeśli nam czegoś brakuje, lub mamy z czymś problem, no to ktoś może już o tym wszystkim wiedzieć. Czyli my jesteśmy bezbronni. Nam nawet nie pomogą oddziały za oceanu w liczbie nie wiem, olbrzymiej. To nam nic nie da. Zostaliśmy wystawieni na pośmiewisko. Oni nawet wiedzą, ile skarpetek mamy, ile warmi mamy skarpetek. Majtek, pończoch. Obecnie służby sprawdzają, w jaki sposób te dane trafiły do internetu. Nasz informator twierdzi, że najprawdopodobniej jeden z informatyków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, instytucji, która odpowiada za zakupy dla wojska oraz magazynowanie sprzętu i części zamiennych, stworzył autorski program, do którego skopiował dane z niejawnych wojskowych systemów. No brawo, przez przypadek gustlikowi się wymsknęło, wyleciało poszło w świat. Teraz pytanie, jak to możliwe, żeby te wszystkie informacje trzymać w jednym miejscu? No to tak jakby ktoś miał oszczędności i napchał je do reklamówki i z tą reklamówką chodził po supermarketach, bo galeriach handlowych i przymierzał sobie ciuchy w szatni i na półkach sprawdzał różne produkty i sobie reklamóweczkę odkładał na bok, no? po prostu obłęd. Chodzi o dane z jednolitego indeksu materiałowego, połączone z wybranymi bazami danych ze zintegrowanego, wieloszczeblowego systemu informatycznego resortu obrony narodowej ZWSI RON O, bardzo poważna instytucja. W tych bazach jest wszystko. Od majtek po samoloty i czołgi! A a jaki kolor majteczek mieli? A pan, tam są też napisane e, informacje, jakie majteczki pan Błaszczak nosi, czy nie? Albo rozmiary, rozmiary, słuchajcie, rozmiary. Bo później zamówią cztery rozmiary za duże i nasi mundurowi będą chodzić w za dużych majciorach. Te systemy są źródłem informacji na temat wyposażenia, uzbrojenia struktury, rodzajów amunicji, części zamiennych i tym podobnych. Jeśli ktoś ma do nich dostęp, to wie wszystko o stanie naszych sił zbrojnych. Dlatego te dane nigdy nie powinny być zgromadzone w jednym miejscu. Jestem przerażony, że ktoś. Je w taki sposób zgrupował, a jeszcze bardziej tym, że trafiły one do sieci, mówi wysoki rangą oficer, prosząc o anonimowość. No i z tym się zgadzam, jak to możliwe, żeby w jednym miejscu wszystkie dane były. Ale takie rzeczy to tylko w rządzie trzeciej RP. Inny nasz rozmówca, czyli rozmówca Onetu, który również nie chce się wypowiadać pod nazwiskiem, dodaje: Inspektorat wsparcia został obnażony. W tych bazach jest wszystko od majtek po samoloty i czołgi. Rzeczywiście w bazach, które trafiły do sieci, znajdują się wszystkie zasoby materiałowe, jakie posiada polskie wojsko z podziałem na jednostki organizacyjne. Jak twierdzą informatorzy ONETu, bazy odzwierciedlają stan zasobów armii aktualny na okres od czerwca do września 2021 roku. Ja przypuszczam, że ten stan jest identyczny, no może tam przybyło kilka majtek takich zimowych lub skarpetek zimowych. Dowiadujemy się z nich między innymi, jakie przedmioty codziennego użytku kupują poszczególne formacje. Chodzi o materiały papiernicze, budowlane, sprzęt kuchenny, ubrania, obuwie, niszczarki, drukarki, ładowarki i tym podobne. Wojsko robi też sporo zakupów związanych z promocją poszczególnych jednostek, jak proporcje, obrazy czy ringrafy Baza obejmuje jednak również pełne uzbrojenie. Tutaj jest najważniejsza kwestia, moi drodzy, oraz Szczęściami zamiennymi dowozów bojowych czołgów myśliwców, systemów artyleryjskich i okrętów, bo o ile skarpetki, majtki, pączochy, staniki, wibratorki, no to jeszcze można sobie tak z przybróżeniem oka potraktować, no to tyle systemy obrony, no to to już jest chyba rzecz poważna i niebezpieczna. W ujawnionych bazach wymienione są także rodzaje oprogramowania. Z którego korzysta wojsko oraz wykaz zakupionych przez nie licencji. To też jest bardzo istotne, ponieważ, jak będą chcieli, to nam wszystko zablokują. Czytelnik zasobów bazy poznaje konkretne programy do ekstrakcji i pogłębionej analizy danych z telefonów komórkowych i komputerów, a także te do przeszukiwania e-maili. Widzi, jakich programów używa wojsko do obsługiwania systemów informatycznych i sprzętu wojskowego. No to już jest ponad, moi drodzy. My jesteśmy po prostu pośmiewiskiem świata obecnie. Część bazy dotyczy broni i maszyn zakupionych przez polską armię z innych krajów, wraz z mniej lub bardziej kompletnym osprzętem. Chodzi na przykład o izraelskie pociski przeciwpancerne Spike, niemieckie czołgi Leopard czy amerykańskie myśliwce F-16. Dziwię się, że F-35 tam nie ma, ale zapewne są, tylko o tym nie napisali. Spora część danych dotyczy sprzętu pochodzącego z byłego ZSRR. No my to jeszcze mamy przez sprzęty takie z lat 80. Kluczową sprawą będzie teraz dla polskiej armii ustalenie, kto odpowiada za wyciek. Z analizy Onetu wynika, że materiały najprawdopodobniej wyciekły z szefostwa planowania logistycznego w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszczy. Do niezależnych w sieci baz dołączony jest bowiem opis i instrukcja użytkowania EJ i M z nagłówkiem tej właśnie instytucji. Na końcu znajdują się dane dwóch pracowników tego inspektoratu. Przy jednej z nich znajduje się adnotacja: Autor. No to już wiadomo, kogo szukać i gdzie szukać, jeśli jest nazwisko. Natomiast, jak podaje porta Defense24, czyli porta specjalizujący się w tematyce militarnej i zaprzyjaźniony z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo tak sobie zawsze razem dobrze żyją, napisał tak. To też jest ważne, ponieważ jeśli oni o tym piszą i nie negują tego, no to coś jest na rzeczy. Oczywiście, że jest coś na rzeczy, skoro ministerstwo się do tego odnosi, ale sprawy nie będzie komentowało, no bo mu głupio pewnie, nie? Pewne informacje zobaczyły światło dzienne. Z naszych informacji, które pozyskaliśmy ze źródła i struktur wojska polskiego wynika, że rzeczywiście pewne informacje ujrzały światło dzienne. No, czyli jednak coś się wydarzyło. Według onetu obecnie wojsko stara się odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do wycieku. Zdaniem informatora serwisu, najprawdopodobniej jeden ze specjalistów inspektoratu, to o czym Wam powiedziałem. W tej sprawie Defens24 skontaktował się bezpośrednio z bydgoskim inspektoratem. Jednostka nie może jednak udzielać żadnych informacji na ten temat. Dowiedzieli się jednak, że żandarmeria wojskowa prowadzi postępowanie wyjaśniające. Doniesienia one tu są sprawdzane przez polską armię. MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, bada sprawę. Ja po raz kolejny pytam... Bo skoro oni nie potrafią zadbać o bezpieczeństwo danych poufnych naszej armii, to co z naszymi danymi? Jak są kolportowane nasze dane? Jak łatwo do nas dotrzeć? Skoro oni ujawniają, jakie mają rozmiary majtek, skarpetek i ile tych skarpetek mają, no to co z nami, z naszymi pieniędzmi, z RODO, z tym wszystkim? To jest bardzo ważne pytanie. Jak są chronione nasze dane? Uważam, że w ogóle nie są chronione. Absolutnie, my nawet nie wiemy, co się z naszymi danymi dzieje, gdzie one są, bo o tym nikt nie mówi. My nawet tego nie wiemy. My się logujemy, wylogowujemy, ściągamy aplikacje, mamy konta bankowe, dostęp do wszystkiego praktycznie elektronicznie, możemy sobie zrobić wszystko. I zobaczcie, jak łatwo jest to zepsuć, jak łatwo jest to przechwycić. Dlatego najlepiej jest na przykład zamiast banka gotóweczkę trzymać w domku, no i wtedy nikt naszych danych nie weźmie. No chyba, że ktoś przyjdzie i weźmie nam nasze zasoby domowe. No też tak może być, no ale to przynajmniej będziemy wiedzieć o co konkretnie chodzi. Moi drodzy, napiszcie, co o tym sądzicie, ja uważam to za kompromitację totalną. Ci ludzie to powinni już się dawno podać do dymisji od razu i nie wiem na co czekają. To jest ewenement, to jest pośmiewisko, nikt nas nie będzie nigdy serio traktował, skoro my nie potrafimy zabezpieczyć takich informacji. Trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam was bardzo serdecznie, to jest ważna informacja, uważam, że jeśli chcecie, to możecie gdzieś udostępnić. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, papa. Pa.